Gościem Sygnału Dnia w programie Pierwszym Polskiego Radia jest teraz wicepremier Henryk Kowalczyk, wicepremier i minister rolnictwa oraz rozwoju wsi. Witam panie premierze, dzień dobry. Witam pana redaktora, witam słuchaczy jedynki. Zanim jednak przejdziemy do spraw związanych z gospodarką, z pana resortem, z tarczą antyinflacyjną, Polskim Ładem i tak dalej, pytanie o wydarzenie, które dziś będzie miało miejsce w kancelarii premiera. Premier Mateusz Morawiecki zaprosił przedstawicieli opozycji na rozmowy w sprawie dalszej polityki, dalszych działań w sprawie walki z pandemią COVID-19. Pan wie, jak szeroka będzie reprezentacja rządowa na to spotkanie? Dokładnie nie wiem, ale na pewno to będzie tylko Kancelaria Premiera plus Ministerstwo Zdrowia, jeśli chodzi o rząd. No i oczywiście przedstawiciele naszego klubu parlamentarnego na czele z przewodniczącym Ryszardem Terleckim. To wszystko dziś, szanowni państwo, w planach, ale w planach premiera Mateusza Morawieckiego, ale nie tylko. Panie premierze, to a propos planów, zapowiedzi premiera i działań już wprowadzanych w życie. Czy tarcza antyinflacyjna pomoże w jakiś sposób rolnikom? Właściwie mówimy tutaj o całym szeregu działań, poczynając od obniżki VAT-u na paliwo i nawozy, po obniżony VAT na artykuły spożywcze, na wybrane artykuły spożywcze od 1 lutego. No, tarcza inflacyjna oczywiście pomoże rolnikom, szczególnie obniżki dotyczące akcyzy na paliwo. To jest bardzo konkretny element, na którym skorzystają wszyscy rolnicy. Kolejny to jest obniżenie VAT-u zarówno na paliwa, jak i na nawozy do zera. Znaczy na paliwo zmniejszenie, natomiast na nawozy do zera. I tutaj skorzystają szczególnie rolnicy ryczałtowi, którzy rozliczają się z VAT-u ryczałtowo. Dla nich to będzie bezpośrednia korzyść z tej obniżki. Również dotyczy te VAT, który na artykuły rolno-spożywcze bezpośrednio dla konsumentów będzie obniżony do zera, no to tutaj pośrednio rolnikom pomoże, dlatego że nie będzie hamował konsumpcji, czyli ta sprzedaż artykułów spożywczych nie powinna spadać. Dla konsumentów będzie to korzyść, ale oczywiście pośrednio również dla rolników. Ale myślę, że nie jest to jeszcze wszystko, co możemy zrobić. Przypominam, na rynku wieprzowiny podjęliśmy interwencję podejmując decyzję o dopłaty do loch. Natomiast co najważniejsze chyba, i tu musimy trochę poczekać, to wystąpiliśmy do Komisji Europejskiej o możliwość zastosowania dopłat do zakupu nawozów, szczególnie azotowych, bo tutaj te ceny wystrzeliły. Czyli tu, kiedy pan mówi o rzeczach, że nie wszystko jeszcze zdążyliśmy zrobić, możemy robić więcej rzeczy, to mówi pan już o działaniach leżących w gestii pana resortu, nie o jakiejś kolejnej planowanej tarczy inflacyjnej. Tak, to już są w gestii resortu, natomiast jeśli chodzi o tarczę inflacyjną, to w takim razie jeszcze warto dodać, że przecież w ramach tarczy antyinflacyjnej jest pomoc dla rodzin, tych o niższych dochodach, no, od 1500 do 1000, to są w zależności od dochodów i od rodzajów, na przykład korzystania z energii, z rodzajów ogrzewania. To też jest bardzo istotna tarcza, część tarczy antyinflacyjnej, łagodzącej skutki podwyżki cen, ale to już jest bezpośrednia pomoc dla konsumentów, dla rodzin. Kolejna bardzo wielka zmiana. Jak Polska długa i szeroka trwa wyliczanie, kto skorzysta, kto nie skorzysta na rozwiązaniach Polskiego Ładu, jak będzie z emerytami, jak będzie z przedsiębiorcami, jak będzie z samotnymi rodzicami, jak będzie z pracownikami zatrudnionymi na umowę o dzieło i tak dalej, i tak dalej. A jeśli chodzi o sytuację rolników, to te najważniejsze zmiany, jak wpłyną na nich, na ich sytuację, chociażby podniesienie kwoty wolnej od podatku? Znaczy tutaj dla rolników to nie ma Polski Ład podatkowy, ten, który zmienia ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych, bo o tym mówimy w tym momencie. To dla rolników, takich, którzy płacą podatek rolny, są ubezpieczeni w KRUS-ie i płacą składkę na KRUS, to dla nich zmian praktycznie w tym podatku nie ma. To jest reforma systemu podatkowego, którzy są w systemie podatku dochodowego od osób fizycznych. No tutaj jest tylko, korzystają rolnicy emeryci, no bo oni pobierają emerytury i ta emerytura jest obłożona podatkiem PIT, czyli tym od osób fizycznych, więc tutaj emeryci rolnicy, no to korzystają 100 kilkadziesiąt złotych, dlatego że ta emerytura jest nie za duża, więc
Polski Ład podatkowy wprowadza obniżenie podatku dla mniej zarabiających, ale niestety też dla tych, którzy zarabiają powyżej 12 800, wprowadza obciążenia trochę większe. Rolnicy emerytury większej nie pobierają, więc wszyscy, którzy emeryci rolnicy będą, znaczy korzystają już na tym Polskim Ładzie podatkowym. W tych wszystkich inicjatywach, którymi się zajmuje pana resort, będzie panu niedługo pomagał jakiś nowy wiceminister? Może na przykład nowy wiceminister z ruchu Kukiz 15? Pojawiły się takie medialne spekulacje, że żeby zacieśnić współpracę, to na przykład Jarosław Sachajko mógłby być takim wiceministrem. Dementuję te pogłoski, nic na ten temat nie wiem, myślę, że nawet chyba nie wie i sam zainteresowany, nie ma takich planów. A są plany zacieśnienia współpracy programowej, jeżeli chodzi o ustawy przygotowywane wspólnie z posłami Kukiz 15? Ja pamiętam takie zapowiedzi, chodziło między innymi o czipowanie zwierząt, o tryb wyborów do izb rolniczych, parę jeszcze innych kwestii. Te propozycje zamienią się w projekty ustaw w najbliższym czasie? Tak, współpraca programowa jest. Nie wiem, czy wszystkie konkretne propozycje zamienią się w projekty ustaw przyjętych przez parlament, ale tutaj współpracujemy programowo. Ja nawet w minionym tygodniu spotkałem się i z panem posłem Jarosławem Sachajko i z panem posłem Pawłem Kukizem, żeśmy omawiali te wszystkie rozwiązania, które ewentualnie są najpilniejsze do wprowadzenia i tutaj ta współpraca programowa oczywiście jest i ona będzie, bo są to dobre pomysły. Choćby chipowanie psów to jest, uważam, bardzo dobrym pomysłem i to będziemy realizować. Więc tutaj współpraca programowa owszem, natomiast tu nie ma żadnych oczekiwań, jeśli chodzi o jakiekolwiek funkcje czy stanowiska. Nie wierzę, żeby panowie, jak już miał pan okazję spotkać się z posłem Pawłem Kukizem, rozmawiali tylko o propozycjach dla resortu rolnictwa. Na pewno przy okazji chociażby o kilku innych kwestiach też. Na przykład o pomyśle Pawła Kukiza, by powstała komisja śledcza wyjaśniająca sprawę wykorzystania programu Pegasus. Jaka jest pana opinia w tej kwestii? Potrzebna jest tak nam komisja? Niepotrzebna? To znaczy z Pawłem Kukizem nie rozmawialiśmy o komisji śledczej, ale oprócz oczywiście kwestii czysto rolniczych rozmawialiśmy na przykład o poziomie uznawania ważności referendum gminnego w różnych aspektach. Tu bardziej jako doświadczony samorządowiec wyrażałem swoje opinie, ale moja opinia dotycząca komisji śledczej w sprawie Pegasusa, bo tak to nazwijmy, jest absolutnie negatywna z tego względu, że to są informacje niejawne. Wobec tego tak naprawdę komisja śledcza albo by działała w trybie niejawnym i później wychodziliby członkowie komisji i opowiadali, co to było, a nie było na tej komisji, więc absolutnie mija się to z celem. Do tego w tej chwili jest komisja do spraw służb specjalnych, która ma stosowne uprawnienia, dostęp do informacji niejawnych. Może to wszystko sprawdzać, a ja podchodzę do tego tak, wszystkie jakiekolwiek działania operacyjne były zatwierdzane przez sąd, a więc ufajmy, że to było wszystko dobrze. Przecież sądy na pewno pochopnie nie wydawały takich decyzji. Natomiast upublicznianie wszystkich tego typu działań operacyjnych spowodowałoby całkowicie rozmontowanie służb i wtedy dopiero obawiałbym się, że jesteśmy już całkowicie bezradni wobec choćby planowanych ataków terrorystycznych, bo takie też k temu celowi między innymi służą te działania operacyjne albo przestępstw na sporą skalę, takie też mamy. Podkreślał Henryk Kowalczyk, wicepremier i minister rolnictwa oraz rozwoju wsi, gość Sygnałów Dnia w programie pierwszym Polskiego Radia. Ciąg dalszy tej rozmowy, szanowni państwo, za chwilę w mediach społecznościowych Radiowej Jedynki i także na naszej stronie internetowej. Panie premierze, ale skoro pan podkreśla, jak wiele kwestii tajnych związanych z wyjaśnianiem sprawy Pegasusa, to jak w takim razie traktować zapowiedź tej misji Parlamentu Europejskiego? Przybysze z dobrego, mądrego, lepszego zachodniego świata mają wyjaśniać, co tutaj Polacy źle nawywijali w związku z Pegasusem. Przecież oni nie mają większych uprawnień niż Sejmowa Komisja do Spraw Służb Specjalnych, ani Senacka Komisja niedawno powołana, nie mówiąc już o Sejmowej Komisji Śledczej. Oni nawet nie mają większych, tylko mają mniejsze uprawnienia, tak w ogóle. Więc przyjeżdżają tylko po to, żeby
no, politycznie to wykorzystywać. Zresztą któryś z działaczy partii z zachodniej Europy wprost się wyraził, że musimy pomóc Polakom odsunąć PiS od władzy. Hiszpański eurodeputowany pan Pons, wiceszef Europejskiej Partii Ludowej, powiedział, że trzeba Polakom pomóc odsunąć rząd od władzy. Tak, te słowa miałem na myśli. Nie pamiętam tylko, kto powiedział, więc widać bardzo wyraźnie, jakie są intencje. Więc jeśli są takie intencje, to rzeczywiście te intencje będą chcieli tu wykorzystywać. Natomiast nie widzę żadnego praktycznego ani rzeczywistego użytku z takiej wizyty. Przyjadą i będą opowiadać, co będą chcieli, więc to taki będzie efekt ich wizyty. Więc wie pan, no może my czegoś nie wiemy, może taka jest norma europejska. Może to powinno być tak, że jak pan się na przykład budzi rano to i wpadnie panu coś do głowy, to sięga pan po telefon, dzwoni do premiera, a premier dzwoni do polskich europosłów i mówi, słuchajcie, a dzisiaj się zajmiemy odsuwaniem rządu na przykład, nie wiem, we Francji albo w Hiszpanii, pomocą społeczeństwu tamtejszych krajów, żeby odsunąć rząd od władzy. No, można by tak ironicznie to jak obraz lustrzany powielać, natomiast no, nam nie przychodzi do głowy taka ingerencja w wewnętrzne sprawy innych krajów, a jak komuś innemu przychodzi do głowy, no to tylko wypada nad tym ubolewać. No to tylko tyle mogę stwierdzić, bo to absolutnie bzdurny pomysł. Panie premierze, zaciekawił mnie bardzo tytuł takiej konferencji, która miała miejsce w Senacie, gdzie mówiono o zagrożeniach i szansach dla polskiego rolnictwa w kontekście Zielonego Ładu. Bo kiedy mówimy o unijnym Zielonym Ładzie, to zdecydowanie koncentrujemy się na zagrożeniach, zwłaszcza tym, jakie to wyzwania niesie dla polskiego sektora energetycznego, szczególnie górnictwa. A jeśli chodzi o rolnictwo, to szanse tu przeważają nad zagrożeniami? Czy tu by trzeba to potraktować dwojako? Zagrożenia są, jeśli chodzi o rolnictwo europejskie i polskie również w tym. To jest zmniejszenie ilości nawozów, stosowania środków ochrony roślin. To są te wymogi na przykład wyłączania gruntów z produkcji rolnej. One mogą powodować zmniejszenie produkcji rolnej. To są te zagrożenia dla polskiego rolnictwa, ale również dla europejskiego. Natomiast czasami szanse to należy upatrywać w tym, że polskiemu rolnictwu bliżej jest do tych celów środowiskowych niż na przykład rolnictwu holenderskiemu, duńskiemu czy niemieckiemu. I stąd jest to dla polskiego rolnictwa widzę szansę na rynku wewnątrzeuropejskim, na tym konkurencyjnym rynku wewnątrzeuropejskim. Ale generalnie Zielony Ład jest rzeczywiście wyzwaniem wielkim dla rolnictwa, dla polskiego rolnictwa również. I tu są te zagrożenia, więc taka trochę podwójna rola polskiego rolnictwa polegająca na tym, że właśnie z jednej strony zagrożenia całego rolnictwa europejskiego, a z drugiej strony na rynku europejskim możemy mieć te szanse konkurencyjne. I możemy być takim europejskim czempionem, który produkuje najzdrowszą żywność, bo najmniej skażoną, w najbardziej ekologicznych warunkach przygotowywaną. Jeżeli tak, no to pewnie byłyby potrzebne mocne inwestycje w taki sektor. Już jesteśmy czempionem. Eksport polskiej żywności rozwija się najbardziej dynamicznie ze wszystkich krajów europejskich, ale oczywiście jeśli będziemy to bardzo mocno podkreślać i tutaj chcemy przede wszystkim rozwijać przetwórstwo tej zdrowej żywności, dlatego że samo eksportowanie produktów surowych, produktów rolnych, no zostawia mniejszą wartość dodaną. Między innymi właśnie w Polskim Ładzie, czyli w Krajowym Planie Odbudowy jest ponad 4,5 miliarda na przetwórstwo. I chcemy, aby jeśli już eksportujemy, to jak najbardziej przetworzone produkty, żeby ta wartość dodana zostawała w kraju. Więc to chcemy jeszcze uwypuklić te korzyści płynące z dobrej polskiej żywności. To ja dopytam jeszcze o inne zagrożenia, które płyną z zachodu w kwestiach związanych z rolnictwem. I to nie są inicjatywy w ramach Zielonego Ładu, to są pomysły, które pojawiają się w poszczególnych krajach. Ale historia całkiem niedawna nawet uczy nas, że nieraz jest tak, że jak się jakiś pomysł pojawi w jednym kraju, na przykład w Niemczech, to potem prędzej czy później ktoś w Parlamencie Europejskim mówi, że to świetny pomysł, szykuje jakąś rezolucję, europosłowie to przegłosowują, a potem zaczyna się mówienie cicho albo głośno o tym, że właściwie to powinno obowiązywać w całej Unii Europejskiej. A tam się pojawiają takie pomysły, na przykład jak w ramach walki z globalnym ociepleniem radykalne podniesienie cen wołowiny. Wprowadzenie tych zmian, o których mówi się teraz w Niemczech, to jest na przykład podniesienie cen wołowiny o 600% w porównaniu do tych, które w tej chwili obowiązują. Inni mówią, podobnie trzeba potraktować produkty mleczne. Takie pomysły się pojawiają, nad takimi pomysłami politycy w wielu krajach zachodnich na serio dyskutują. No tak, no to są rzeczywiście dyskusje, które budzą grozę, tak bym powiedział.
dlatego że no, w Niemczech pojawił się pomysł obłożenia podatku na mięso. Więc to by mogło spowodować podniesienie cen. Oczywiście na razie rozmawiamy na ten temat, a właściwie wysłuchujemy jako jakieś niedorzeczne pomysły, bo tak to trzeba nazwać. Może to za wiele lat okazać się jakimś już projektem praktycznym, natomiast no, Polska tu będzie zdecydowanie sprzeciwiać się tego typu pomysłom. Podatek, nakładanie wszelkich podatków w Unii Europejskiej wymaga jednomyślności, więc w sferze podatkowej. Więc tutaj mamy szansę blokować te pomysły. Niemcy, jak chcą nakładać podatek na swoje mięso, niech sobie nakładają i konsumentów żywią bezmięsnie, więc nie ma tu żadnego problemu. Natomiast nie sądzę, żeby to spotkało się z jakimkolwiek dobrym odzewem w Europie. Tutaj nie tylko Polska będzie się przed tym bronić. Bardzo zdecydowany głos wyraziła też Francja, Hiszpania, więc myślę, że te pomysły no, są bardzo dalekie od realizacji. Czyli Niemcy będą jeździli do Polski nie tylko po to, żeby tankować tanie paliwo, można by na koniec zażartować. Henryk Kowalczyk, tak, wicepremier i minister rolnictwa, był gościem Sygnału Dnia w programie Pierwszym Polskiego Radia. Dziękuję za rozmowę, panie premierze. Dziękuję bardzo. Była to rozmowa dnia. Udostępni ją portal informacyjny polskieradio.pl.